Witam. Dziś w naszym studio gościmy sekretarza stanu w Kancelarii w Ministerstwie Finansów, pana doktora Janusza Cichonia. Witam, panie ministrze. Witam także państwa. Mamy dwa tematy. Pierwsza sprawa to oczywiście czekające nas jak co roku rozliczenie podatku dochodowego i druga sprawa, również bardzo emocjonująca, bo czasami powodująca ogromne ludzkie tragedie, to sprawa wyłudzeń VAT-u, a przez podstawione osoby, tak zwane słupy, i o tym chcemy porozmawiać, w jaki sposób, no nie, co powinno wzbudzić naszą czujność, żebyśmy po prostu nie padli ofiarą przestępców. Panie ministrze, na początku sprawa podatku dochodowego. Czy do końca lutego pracodawcy mają czas na przesłanie pracownikom PIT-ów? Panie ministrze, czy pan się rozliczył z fiskusem? Jeszcze nie, ale warto przypominać, że deadline to tak naprawdę 30 kwiecień. Mamy jeszcze wobec tego trochę czasu. No ja nie spodziewam się zwrotu podatku, w związku z tym aż tak bardzo mi nie śpieszno. Najprawdopodobniej będę musiał trochę dopłacić. Ale też zachęcam tych, którzy mają jeszcze, no nie rozliczyli się do końca, nie przymierzyli do rozliczeń, żeby to zrobić. Nie robić tego raczej na ostatnią chwilę. Warto powiedzieć, że mamy pewne ułatwienia dla podatników. O nie zapytamy, panie ministrze. Najistotniejsze zmiany. No, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o te ułatwienia, bo to taka techniczna kwestia, którą zapowiadaliśmy już dość dawno, a wreszcie informatycznie do tego dojrzeliśmy. To jest wstępne wypełnienie zeznania podatkowego przez tak naprawdę Urząd Skarbowy. W tym roku po raz pierwszy ta usługa będzie dostępna. Ona się pojawi gdzieś koło 15 marca, a to się wiąże z tym, że wpływają do nas jeszcze rozliczenia podatkowe od pracodawców, te w formie elektronicznej, te, które złożone zostały do końca stycznia w formie pisemnej, wstukiwane są w tej chwili przez pracowników urzędów skarbowych do systemu, tak aby właśnie w połowie marca udostępnić tą usługę. Będziemy mogli zalogować się na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów i w prowadzeniu paru danych identyfikacyjnych, także kwoty przychodów za rok 2014, uzyskać dostęp do wstępnie wypełnionego PIT-u. A ten wstępnie wypełniony PIT to pracownicy Urzędu Skarbowego to tak, no będzie automatycznie wygenerowany w systemie informatycznym, przy czym w części te dane, które w tym systemie są, pochodzą z elektronicznych informacji przekazywanych przez pracodawców, ale niektóre także dane, zwłaszcza te pochodzące z mniejszych firm, tam gdzie tego obiegu elektronicznego nie ma, wstukiwane są tak naprawdę ręcznie dzisiaj do systemu informatycznego. O najważniejsze z punktu widzenia podatnika to to, że no po 15 marca będzie mógł uzyskać ten wstępnie wypełniony PIT, który no podda swojej własnej weryfikacji, ustali komu chce, czy chce przekazać 1%. Dwa warianty oczywiście dla samodzielnego rozliczenia się, dla rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi wszystkie do wykorzystania w tej także formule i po wygenerowaniu tego w systemie informatycznym proponowanego zeznania, uzupełnieniu, wszystkie pola będą możliwe do modyfikacji. Będziemy mogli także w tym systemie wysłać ten PIT drogą elektroniczną. Do tego nawiasem mówiąc, zachęcamy wszystkich. W ubiegłym roku padł rekord ponad 5 milionów deklaracji indywidualnych złożonych drogą elektroniczną. Ta wstępna usługa powinna ten proces jeszcze ułatwić. Liczymy wobec tego na rekord. No, zależy nam na tym, aby ten kontakt podatnika z urzędami skarbowymi był jak najbardziej cywilizowany, bezstresowy. Na pewno, jeśli chodzi o internet i tą formułę, to kolejny krok naprzód. Bardzo się z niego cieszymy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonowało i spotka się z przychylnością podatników. Natomiast warto przy okazji też przypomnieć o zmianach. Te zmiany tak naprawdę ograniczają się do zwiększonych ulg za posiadane dzieci.
Przy czym nie zmieniły się tylko kwoty. Zmieniły się dość wyraźnie te kwoty. Na trzecie dziecko to jest już w tej chwili 2000, na kolejne dzieci 2700 zł, ale zmieniła się bardzo wyraźnie formuła. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale myślę, że warto to też powtórzyć, przypomnieć, że dzisiaj odliczenie będzie możliwe tej ulgi w wymiarze większym niż to było dotychczas, ponieważ dotychczas ustalaliśmy to odliczenie w formule limitowanej przez zapłacony podatek. Mogliśmy uzyskać zwrot tylko zapłaconego podatku. No i w wielu przypadkach, zwłaszcza rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, to były kwoty bardzo niskie i całej ulgi nie można było wykorzystać. Dzisiaj rozszerzamy tą formułę i ten zwrot obejmuje także kwoty niewykorzystanej dotychczas ulgi, ale też limitowane, tyle że limitowane na znacznie wyższym poziomie, bo możemy uzyskać zwrot opłaconych składek zdrowotnych także i opłaconych składek ZUS-owskich. Da się to powiedzieć, ile rodziny wielodzietne zyskają na tym? No mogę powiedzieć, zyskają dużo, choć to dużo, znaczy zależy w sumie od indywidualnych sytuacji. Ja mam tutaj gdzieś przykłady, mogę się takim przykładem posłużyć, bardzo proszę. Podatnik, który uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia, uzyskiwał w ubiegłym roku to minimalne wynagrodzenie, też warto powiedzieć 1680 zł, dzisiaj to już jest 1750, ale jeśli wspólnie wychowywali trójkę dzieci, a małżonek nie pracował, to tak naprawdę mogli uzyskać zwrot na warunkach dotychczas obowiązujących tylko 430 zł. Teraz odzyskają 4224 zł. Czyli po rozliczeniu na ich konto wpłynie dodatkowo kwota 3800 prawie złotych. No to jest wyraźna różnica. I dotyczy to, mogę powiedzieć, wszystkich, którzy mają dzieci i te ulgi rozliczają, a ich dochody nie pozwalały na pełne rozliczenie. Rozszerzenie tej formuły o zwrot niewykorzystanej ulgi, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, to naprawdę jest spora korzyść. Skorzysta z tego ponad 2 miliony polskich rodzin, także tyle rodzin zostanie objętych tą ulgą? Tyle dostanie, tak, wyższy zwrot niż miałoby do tej pory na dotychczasowych zasadach i obejmie to 2,5 prawie miliona polskich dzieci. Tutaj może nie jestem do końca precyzyjny, ale to jest mniej więcej ta skala. Wobec tego no, warto to też wiedzieć, bo ulga została wprowadzona w ubiegłym roku, ale obejmuje już dochody z roku 2014, czyli to już w tym roku po rozliczeniu podatku powinniśmy najpóźniej w ciągu 3 miesięcy uzyskać ten zwrot. No i to też ważna informacja, którą warto pewnie naszym słuchaczom i czytelnikom przekazać, że jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, ten zwrot uzyskamy najpóźniej w ciągu miesiąca. Do tej pory i standardem jest 3-miesięczny termin tego zwrotu. Jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, ustaliliśmy ten, skróciliśmy ten termin do jednego miesiąca. Będą pieniądze na wakacje? No będą, myślę, że że w budżetach tych rodzin znajdą się na pewno pomysły, potrzeby, które będzie można temu, tak jest, będzie można dzięki temu sfinansować. Tak jest. Czy to wszystkie zmiany jeszcze, czy o czymś jeszcze powinniśmy powiedzieć? Nie, myślę, że to wszystko. No, zachęcamy do tego, aby korzystać z tej usługi wstępnego wypełniania, żeby zachować jednak też termin rozliczenia 30 kwiecień, to jest deadline. I pamiętajmy też o tym, że to, że płacimy podatki, to powód do dumy, to jest potwierdzenie naszego uczestnictwa w budowaniu polskiego państwa. To jest także legitymacja do tego, aby od władz żądać realizacji swoich uprawnień na przyzwoitym, dobrym poziomie, bo to tak na dobrą sprawę my wszyscy
utrzymujemy i polskie żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie, drogi, szpitale, płacąc podatki, jeśli chcemy, żeby one funkcjonowały lepiej, świadczyły wyższy poziom usług, to musimy płacić podatki. A jednocześnie pamiętajmy o tym, że jako płatnicy, ci utrzymujący tą całą sferę społeczną, infrastrukturę także techniczną, no mamy prawo oczekiwać, że nasze pieniądze nie będą marnotrawione, że będą wydawane racjonalnie i efektywnie. No tak, a podatki jak śmierć, to są te dwie rzeczy pewne w życiu. No musimy je płacić i to jest, powtarzam to wielokrotnie, no jeśli marzy nam się silne, nowoczesne państwo, państwo dbające o swoich obywateli, to państwo, to my przecież i musi mieć na to środki. Nie ma innego sposobu jak sięganie do kieszeni innych. Powinno to robić także skutecznie, efektywnie, ale w tle też pamiętajmy o tym, robić to też sprawiedliwie w tym podatkowym wymiarze. Te podatki sprawiedliwe być muszą. I tak płynnie przeszliśmy do drugiego naszego tematu, właśnie dbałości o te podatki. Właśnie kampania resortu finansów społeczna pod hasłem Nie daj się zrobić w słupa ma przestrzegać przed świadomym lub nieświadomym braniem udziału w procederze wyłudzania VAT, czyli tak zwanej karuzeli podatkowej. Panie ministrze, ile skarb państwa traci na tym procederze? Bo spotkałem szacunki od 30 do 50 miliardów złotych rocznie. No, to tak określa się lukę podatkową. No, przy czym no, różnie definiowana jest ta luka i różnie potem kalkulowana wobec tego, stąd taka rozpiętość nawet od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów. Niewątpliwie tracimy na oszustwach i wyłudzeniach gigantyczne środki. I mogę powiedzieć, że przedmiotem tych wyłudzeń, przestępstw stał się VAT. Od wielu lat tak jest, nawiasem mówiąc, natomiast skala tych wyłudzeń niestety nam z roku na rok rośnie. My co prawda łapiemy coraz efektywniej, coraz skuteczniej, a problem w tym, że za tym no, nie idą środki i zwroty do budżetu państwa. Stąd też, a w sumie konsekwencje ponosimy nie tylko my, budżet państwa i wszyscy obywatele, ale też pojedyncze osoby, które bardzo często w sposób niefrasobliwy w ten proceder wyłudzania dadzą się wprowadzić, albo mówiąc kolokwialnie wręcz wpuścić przez tych, którzy tą przestępczą działalność polegającą na wyłudzaniu podatków prowadzą. Wyspecjalizowała się w tej chwili przestępczość w wyłudzeniach fiskalnych. Mamy coraz bardziej zaawansowane pomysły i coraz lepszą organizację tych firm, z którymi się ciągle ścigamy, powiem uczciwie. No jest tak, że my powołaliśmy do życia specjalne zespoły zadaniowe, współpracujemy z policją, z prokuraturą. Ustaleń mamy coraz więcej, one idą co roku w grube miliardy złotych. Idziemy na kontrolę w zasadzie niemalże z pewnością, że tak poprawiliśmy analitykę i typowanie do kontroli, że niemalże z pewnością docieramy do firmy, wiedząc, że dzieją się tam rzeczy niezgodne z prawem. I w wielu właśnie przypadkach no, wyłudzenia VAT-u albo niedozwolona prawem optymalizacja podatkowa. Jeszcze wspomniał Pan o tych konsekwencjach zostania tym słupem. Czasami są one bardzo tragiczne. No, w zeszłym roku do Sądu Okręgowego trafił akt oskarżenia w sprawie szajki wyłudzającej VAT za fikcyjne usługi telekomunikacyjne, internetowe. I tam jeden z no, tak zwane słupy były rekrutowane spośród między innymi studentów. I jeden z tych studentów, dowiedziawszy się o konsekwencjach swego, o tym, ile ma pieniędzy do zapłaty, jakie są skutki, no popełnił samobójstwo.
No to powinna być przestroga dla wszystkich tych, którzy potencjalnie mogą się w ten proceder zaangażować. A warto zwrócić uwagę na to, że ci rekrutujący do tego przestępczego procederu ludzie, to są często nieźli specjaliści i w kategoriach psychologii, socjologii potrafią tym często młodym ludziom, ale także ludziom niepełnosprawnym, bezrobotnym. To są grupy najbardziej narażone dzisiaj. Spośród tych grup te słupy są generalnie rekrutowane. Spośród takich ludzi, którzy nie mają stałych źródeł dochodów, a poszukują sposobu na poprawienie swojego budżetu i wydaje im się, że każdy sposób jest dobry. I wydaje im się, że użyczenie swoich danych osobowych, podpisanie jakiejś faktury, często w ogóle nie w firmie, a w jakiejś restauracji na przykład, może rodzić takie właśnie konsekwencje. Robić tego najzwyczajniej w świecie nie wolno, natomiast warto to jeszcze raz podkreślić, że te słupy rekrutowane są w sposób bardzo przemyślany, zorganizowany, że ukierunkowane te poszukiwania są właśnie na ludzi bardzo często chorych, ludzi uzależnionych i narkotyki, i alkohol, którym pieniądze są tak potrzebne dziś, jutro, albo takich, którzy mają świadomość tego, że w zasadzie, mówię tu na przykład o nieuleczalnie chorych, podjęcie ryzyka wydaje im się łatwiejsze, prawda? Panie ministrze, a co powinno wzbudzić naszą czujność, jeśli to mamy do czynienia z Kantem? Jeśli ktoś obiecuje nam stałe dochody albo dochody w zamian za jakąś usługę, której tak naprawdę nie realizujemy, podpisujemy pełnomocnictwa, podpisujemy faktury, to powinno obudzić naszą czujność. To są rzeczy, których robić po prostu nie powinniśmy. Ofiarami przestępstw padają też przedsiębiorcy, to też warto zwrócić uwagę, bo w bardzo wielu przypadkach oni sami nie do końca weryfikują swoich kontrahentów, a ci szukają też takich, którzy szybki, łatwy zysk chcieliby osiągnąć i w sytuacji, kiedy oferuje nam ktoś ceny znacznie zaniżone do tych, które oferowane są na rynku. To są bardzo często ceny, nawet niższe niż ceny producenta. Jeśli do tego oferuje nam usługi transportowe, magazynowe. Ale ktoś powie, trafiła się okazja. To tego typu okazje wiążą się z takim oto ryzykiem, że nie ma to znamion rzeczywistej działalności gospodarczej. Firmujemy coś, co jest tak naprawdę, wydawałoby się, drobną czynnością, potwierdzenie tego, że gdzieś coś przejechało, gdzieś było magazynowane. Nie widzieliśmy tego tak naprawdę na oczy, bo to są tego typu przypadki. A potem okazuje się jednak, że za tym fikcyjnym przepływem szły realne pieniądze, a w ostateczności też realne zwroty z budżetu państwa, podatku VAT, bo generalnie mówimy o przestępstwach, które dotyczą różnych grup towarowych. To są naprawdę bardzo często różne rzeczy. Tu nie o towar w gruncie rzeczy chodzi, a o możliwość wyłudzenia VAT-u. Takim towarem w tej przestępczej działalności stał się VAT. I jak mówię, mamy tutaj coraz większy problem. Stąd też ta nasza kampania informacyjna. Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową. Na stronach Ministerstwa Finansów. Możemy jej podać adres? Mam gdzieś już momencik, strona internetowa, którą
Chyba, że poprzez stronę ministerstwa można wejść. Poprzez stronę ministerstwa można na nią wejść z pewnością, natomiast tutaj chyba mam, o, już ta strona internetowa. Myślę, że nasi internauci i ci, którzy... Przepraszam, ale w tej chwili nie mogę znaleźć. Sobie, bo wiadomo, że trzeba się kierować na stronę Ministerstwa Finansów. Poprzez stronę Ministerstwa Finansów nie daj się zrobić słupa. Kampania i podobnej formule mamy też tą stronę internetową. Ale na zakładce nie daj się zrobić słupa, na pewno dostęp do tej strony internetowej państwo znajdą, gdzie no nie podajemy tak naprawdę danych, które pozwalają na zorganizowanie tej działalności. Tego w szczegóły tutaj nie bardzo możemy wchodzić, natomiast no mówimy o tym, jak nawiązywane są kontakty, mówimy o tym, jakie grupy są tutaj szczególnie narażone i jakich danych nie powinniśmy udostępniać, na co się nie powinniśmy zgadzać w kontaktach biznesowych. Panie ministrze, na co zwrócić uwagę? No co jest taką daną drażliwą, że tak się wyrażę? No nie powinniśmy podawać danych osobowych i udzielając pełnomocnictw do działalności gospodarczej tak naprawdę nikomu. Nie powinniśmy rejestrować działalności i pozwalać komuś w naszym imieniu tą działalność prowadzić. Nie powinniśmy podpisywać faktur, których realnego przepływu nie widzimy, nie kontrolujemy. No to są takie podstawowe, elementarne kwestie. Tak? Nie podpisywać, jeśli chodzi o przedsiębiorców, przyglądać się przynajmniej bardzo solidnie ofertom, które są niższe cenowo od tych, które obowiązują na rynku, których proponuje nam się po drodze magazynowanie, transport dodatkowo, a często jeszcze następnego klienta, czyli no, wydaje się, że to jest, tak jak Pan mówił, samograj, którym tylko na końcu pojawią się pieniądze. W jakiejś mierze mogę powiedzieć to, że mamy taką skłonność jako Polacy do podejmowania tego ryzyka, no, wynika też z takiego oglądu działalności gospodarczej jako takiej. No, w Polsce w dalszym ciągu panuje takie przekonanie, że wystarczy tą działalność gospodarczą założyć i za parę miesięcy to już się jeździ Mercedesem, tak, nową bryką, a bardzo krótka jest też droga do tego, żeby sobie kupić mieszkanie, wybudować dom. No niestety tak nie jest. Ludzie muszą mieć świadomość, że biznes, prowadzenie działalności gospodarczej to jest sposób na życie i mogę powiedzieć w większości przypadków sposób na życie, w którym no, trzeba zakasać rękawy, no, symbolicznie oczywiście mówiąc, a których czeka nas ciężka praca, odpowiedzialność i praca tak naprawdę 24 godziny na dobę. Panie ministrze, ale też wiele osób myśli, że skoro żaden sąd mnie nie ukaże, no bo przecież ja o tym nie wiedziałem, nieświadomie to zrobiłem. Okazuje się, że jednak konsekwencje są takie same jak dla tych, którzy rozkręcają ten biznes, to oszustwo karuzelowe. Także tutaj nic nie zwalnia z odpowiedzialności. Nie, to warto podkreślać, że ta naiwność no, bywa po prostu karana i to z całą surowością. Z całą surowością to są i mogę powiedzieć kary finansowe. To jest regulacja zobowiązań wynikająca z tych przepisów, no, proporcjonalna do tych skali wyłudzeń. To jest często bagaż na całe życie, a w skrajnych przypadkach także no, potencjalnie więzienie. I warto o tym pamiętać, zanim się do takiego procederu łatwych sposobu na łatwe pieniądze, łatwe życie przystąpi. Jasne. Miejmy nadzieję, że dzięki tym radom pana ministra nie damy się zrobić w słupa. Dziękujemy bardzo.